Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Dariusz Pogorzelski, witam Państwa i zapraszam na Polski Punkt Widzenia. Na dzisiejszy wieczór do naszego studia zaprosiliśmy pana Przemysława Wiplera. Dobry wieczór Państwu. Witam. Pan jest prezesem Fundacji Republikańskiej, ale jest pan ekspertem, ekspertem w zakresie rynku paliwowego. Witam pana. Niestety. No dlaczego niestety? No bo to, co się dzieje ostatnio na tym rynku, można powiedzieć nawet w ogóle w ostatnich latach, a w najbardziej ostatnich w szczególności, to nie napawa optymizmem. No ale rynek energetyczny jest w tej chwili bardzo ważny. To jest jeden z filarów bezpieczeństwa narodowego. Tak, tylko że do państwa i do innych telewizji jestem zaproszony trochę jak grabarz. Jak proszą, żebym przyszedł, to znaczy, że ktoś umiera i że się dzieje coś niedobrego. Rzadko kiedy jest okazja mówienia o dobrych sprawach, o tym, że coś dobrego dla Polski się dzieje. No, może gdybyśmy się doszukiwali pewnych optymistycznych wątków dotyczących tego, co się dzieje na rynku, zwłaszcza gazu, no to może ta decyzja Komisji Europejskiej, tak możemy ją odebrać a propos umowy gazowej, a właściwie aneksu do umowy gazowej z 1993 roku. To dobry sygnał jest, te uwagi Komisji Europejskiej? No, byłbym tutaj bardzo ostrożny. Komisja Europejska, Parlament Europejski, instytucje europejskie to jest miejsce, w którym się ścierają w sposób bardzo zawiły i skomplikowany interesy narodowe poszczególnych państw członkowskich. Pan komisarz Oettinger, który wystąpił w takim rejtanem w obronie polskiego bezpieczeństwa energetycznego i w obronie interesów polskich konsumentów, broni jednocześnie interesów firm niemieckich, ale żeby przejść do sprawy najważniejszej, to on po prostu wystąpił w obronie przepisów prawa europejskiego, które są dobre dla polskich konsumentów, dobre dla polskich nabywców gazu ziemnego. Otóż komisarz europejski zaapelował do polskiego rządu, żeby nie podpisywał ostatecznie umowy gazowej wynegocjowanej przez zaplecze pana premiera Pawlaka z Gazpromem. I to jest umowa, która jest dwustopniowa. Z jednej strony musi podpisać porozumienie międzyrządowe rząd polski z rządem rosyjskim, a później w wykonaniu tego porozumienia polska spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo z Gazpromem ma podpisać porozumienie gazowe, które ma obowiązywać do 2037 roku, w ramach którego po bardzo wysokiej, jak na to, ile płaci się teraz w Europie za gaz, mamy kupować gaz. Ta cena ma być indeksowana, rosnąć w sposób ustalony bardzo niekorzystnie dla Polaków, bo w odniesieniu do cen ropy, a te wiadomo, szaleją. Dodatkowo mamy wyzbyć się prawa do współzarządzania faktycznie polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego zarządzaną przez spółkę Europolgaz. I to jest ten punkt, w którym Komisja Europejska powiedziała, że to jest za dużo. Jest tak w prawie europejskim, że w biznesach takich monopolistycznych, takich, w których monopol jest w miarę naturalny, jak właśnie elektroenergetyka, rury gazowe, stara się wprowadzać tak zwaną zasadę dostępu strony trzeciej. Polega ona na tym, że każdy, kto chciałby polskim rurociągiem przesłać gaz ziemny do swoich odbiorców, musi konkurować z innymi, którzy chcieliby skorzystać z tej rury. Kto da lepsze pieniądze za wykorzystanie tej rury, powinien mieć prawo do przesłania swojego gazu. I ta zasada jest dobra, chroni interesy konsumentów, a polski rząd właśnie wynegocjował porozumienie, zgodnie z którym pomimo, iż w całym prawie unijnym ma obowiązywać rynek i ma być zasada dostępu strony trzeciej, to w Polsce tylko Gazprom ma mieć zagwarantowane do 2045 roku korzystanie z tej rury. Zupełnie z ostatnich kilku dni informacja jest taka, że Europol Gaz, spółka, która zarządza polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, zwróciła się do Urzędu Regulacji Energetyki z taką wnioskiem o ustanowienie operatorem tego odcinka polskiego spółki Gaz System. To jest dobre rozwiązanie? To jest w chwili obecnej najważniejszy element gry, ponieważ mogą się wydarzyć dwie rzeczy. Albo finalnie kontrakt nie zostanie w ogóle podpisany, co biorąc pod uwagę to, co wynegocjowano, taki można powiedzieć gazowy haracz do 2037 roku, który obciąży de facto kolejne pokolenie Polaków, to alternatywą dla niepodpisania, które też jest możliwe,
ponieważ pan premier Pawlak stanął w bardzo trudnej sytuacji, wynegocjował coś, czego nie miał prawa podpisać i okazuje się, że w chwili obecnej musi mówić, słuchajcie panowie, musi mówić w Moskwie, ale myśmy wynegocjowali coś, co jest niezgodne z prawem europejskim. Ale drugie rozwiązanie, w którym pozornie zgodzimy się z Komisją Europejską i załatwimy sprawę, to jest takie, że formalnie operatorem, czyli podmiotem, który zarządza tym polskim odcinkiem gazociągu jamalskiego, zostanie polska spółka w 100% będąca własnością polskiego Skarbu Państwa Gaz-System. Ale ta spółka nie będzie miała prawa składania do Urzędu Regulacji Energetyki wniosków taryfowych. I to jest to właśnie, o co chodziło panu komisarzowi Oettingerowi, że po pierwsze ta spółka, która składa wnioski taryfowe, decyduje, kto będzie płacił taryfę, czyli kto będzie przesyłał tym gazociągiem gaz, a po drugie decyduje, czy polski operator, czy polska spółka Europolgaz w połowie będąca, czy powinna być własnością PGNiG-u, czy będzie na tym zarabiać. Bo mamy fenomen po prostu na skalę światową, że oddajemy swoją przestrzeń tranzytową, oddajemy gazociąg Europolgazu, nie biorąc nic w zamian, bo wynagrodzenie jest symboliczne i dotychczas była taka polityka, że Rosjanie nie płacili tyle, ile wynika. No, umarzaliśmy. To wyglądało tak, że my wysyłaliśmy im, że taryfa zatwierdzona przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Polskiego wynosi tyle i tyle. Oni pisali, że się z tym nie zgadzają, płacili tyle, ile uważają za słuszne. I właśnie rząd wynegocjował, między innymi jednym z elementów tej skandalicznej umowy gazowej jest wynegocjowanie umorzenia im tych zaległości. 25 milionów złotych za 2006 rok, tak? Tylko tyle. Jedno tyle, umorzenie, tak. Tak. To 21 milionów. Znaczy to biorąc pod uwagę skalę lat, to są setki milionów. Mhm. Jeżeli porównamy, ile w Austrii, w Niemczech płaci się za korzystanie z takich rurociągów przesyłowych, to Polska jest, można powiedzieć, takim krajem, w którym pro publico bono Rosjanom gaz się do Niemczech transportuje i buduje się infrastrukturę za ciężkie miliardy po to, żeby na tym nie zarabiać. A proszę pana, a jeśli spółka Gaz-System nie będzie mogła składać tych wniosków taryfowych, czyli kto będzie składał, Europolgaz będzie składał? Europolgaz i będzie tak jak w chwili obecnej. Były skandaliczne, gorszące sytuacje, w której dwóch polskich członków zarządu składało jeden wniosek do polskiego urzędu, a dwóch rosyjskich w tej samej sprawie inny wniosek przeciwny składało. No i prezes URE wariował i mówił, kto reprezentuje tą spółkę, tak? Zresztą tu też można się zastanawiać, czy w tym momencie nie było działań na szkodę spółki, bo jeżeli ktoś w taki sposób skalkulowany, niekorzystnie dla tej spółki, składał wniosek, to można by w tą stronę iść. A co się stanie, kiedy ta umowa nie będzie podpisana? Bo pan nie wyklucza takiej możliwości. Tutaj wszystko zależy od tego, czy będzie ostra zima, czy nie będzie ostrej zimy. To zależy... Ale to jest bardzo ryzykowne. To jest bardzo ryzykowne, ale podpisanie tego kontraktu może oznaczać koniec polskiego górnictwa naftowego i gazownictwa. Ponieważ pan komisarz Oettinger, który broni tak naprawdę niemieckiego dostępu do polskiego rynku, bo ta jego interwencja komisji, jej istotą jest to, że nie zostanie przesądzone, że ten rynek jest rynkiem rosyjskim. Gdybyśmy podpisali kontrakt na wielką ilość gazu, na sztywno, że musimy go odbierać i de facto kontrolę nad infrastrukturą zostawili stronie rosyjskiej, to plan Niemców, którzy wspólnie z Rosjanami budują gazociąg bałtycki po to, żeby go dociągnąć do Greifswaldu, czyli prawie pod polską zachodnią granicę i tam zbudować wzdłuż polskiej granicy gazociąg Opal i z tego gazociągu kilkunastoma czy tam dziewięcioma tak zwanymi interkonektorami, czyli małymi gazociągami zaopatrzyć nas w ten gaz, ten plan jest wtedy bez sensu, bo polski rynek jest potąd zalany rosyjskim gazem, no i oni można powiedzieć się wtedy, mówiąc kolokwialnie, frajerzą i muszą coś z tymi olbrzymimi ilościami gazu, który nie jest im teraz potrzebny. W całej Europie przez kryzys załamała się sprzedaż gazu ziemnego, ceny spadły na łeb, na szyję po ponad 20% w skali rocznej i oni mają za dużo gazu, a budują wielką magistralę gazową po to, żeby nam sprzedać ten gaz. W momencie, kiedy nas Rosjanie bez nich zaleją gazem, no to nie zostają z tym gazem, a to nie jest reklamówka papieru toaletowego, który się rozda albo odłoży na półkę. Oni też mają kontrakty take or pay, czyli bierz bądź płać, takie jak my teraz mamy zawrzeć, więc to jest dla nich poważny problem. I w takiej sytuacji można się spodziewać kolejnych kroków. Jak my
kupimy po zawyżonej cenie gaz od Rosjan, a pan komisarz nam zliberalizuje rynek, to każda kolejna firma, kolejną rzeczą, którą tu teraz zapowiadam, pan komisarz zrobi, to będzie się domagał, żeby PGNiG swoje magazyny, które wybudował, udostępnił innym firmom swojej konkurencji i wtedy ta konkurencja, która dostanie od Rosjan tanią gaz, w jeden sezon wywróci PGNiG. Będziemy mieć wielkie krajowe bankructwo. A proszę pana, no właśnie, ale Niemcy budują gazociąg północny. My mamy tą umowę, która nie wiadomo, czy wejdzie w życie, czy nie wejdzie w życie, czy będzie podpisana, czy nie podpisana. Proszę pana, dlaczego polskiemu rządowi tak bardzo zależy na tym, żeby tę umowę podpisać? Dopiero interwencja Komisji Europejskiej, no jaka by ona nie była, ale była, więc ponowne negocjacje z Rosjanami. Dlaczego Waldemar Pawlak tak upiera się przy tych zapisach? Czy tutaj jest z całą pewnością kwestia odpowiedzialności za to, że w Polsce po prostu może nie być gazu? To jest jeden z wątków. Są inne, można powiedzieć, mniej eleganckie dla pana premiera Pawlaka, ale ten najbardziej elegancki jest taki, że się boi, jak on powiedział w jednym z wywiadów, że bo to wyglądało tak, że polski rząd mówił dwoma głosami. To, co teraz mówi pan komisarz Oettinger, już parę miesięcy temu wynikało z analiz ekspertyz, które były zbierane w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, czyli urzędowi podległemu teraz po połączeniu panu ministrowi Sikorskiemu. I pan minister Sikorski zamawiał analizy, z których wynikało w sposób jasny, ewidentny to, co powiedział głośno pan komisarz Oettinger, czyli to, że Polska, podpisując taką umowę, złamałaby prawo unijne. I denerwując się o to, że jego kolega rządowy tego rodzaju działania podejmuje w interesie polskich nabywców gazu ziemnego, polskich podatników, właścicieli PGNiG-u, pan premier Pawlak powiedział na konferencji prasowej, że jak pan minister Sikorski tak będzie działał, to na jesieni zamiast gazem będziemy palić gazetami. To jest realny lęk ministra odpowiedzialnego za bezpieczeństwo energetyczne, a to jest minister gospodarki.